Także chwila przestoju w robotach przy warsztacie i w warsztacie, no bo tutaj rodeo, widzicie. Trzeba było ogrodzić, wyprowadzić krówki na pole. Ładna pogoda. Trawa już jest, także nie chodzą. Niech sobie chodzą. Będą tylko, znaczy są już wypuszczane na noc i na dzień. Także tylko zganiane są na udój. Dostają kukurydzę, śrutę, CCM. No i dojenie i tyle. Jałóweczki też na polu, nie wszystkie, ale część. Także jeszcze kilka sztuk i będzie też z bańki. A teraz widzicie majówka. To trzeba szykować pod kukurydzę. Został nam do wywiezienia ten obornik z płyt, obornika pod kukurydzę i z boksu. No i to byłoby tyle obornika, bo reszta była już nawożona na jesieni. W sumie to tutaj koło domu na wszystkie pola mamy wywieziony obornik i pod kukurydzę będzie tak samo. Tylko na innym polu, tam gdzie 7 hektarów, tam nie ma obornika. No w tym roku nie będzie, ale plan jest, żeby wywozić właśnie też już na przyszły rok, żeby był. Ale to na pryzmę i w przyszłym roku rozłożenie, albo na jesieni. A tutaj widzicie, troszkę jest porobione, trochę jest jeszcze do zrobienia, także te zębatki z wymienione wszystkie są 4. Nowe łańcuchy, nowe listwy. No i trzeba poskręcać to do kupy, pospinać, założyć adapter nadstawki i ogień. Ewentualnie można bez, chociaż bez to będzie trochę lipa. Ogólnie ten ładowność 6 ton jest bez nadstawek, jeżeli chodzi o obornik. Więc tak to jest. Może 6 ton by nie było. W sumie z czubkiem to pewnie by i było. Ale u nas było już wzięte w zestawie do kukurydzy. Wiecie, no nie za duży rozrzutnik, ale z nadstawkami już. No i trochę tutaj wchodziło. Pasem Lux trzyma, panie majster. Mówię, pasem spięty Lux trzyma. Czekaj, sprawdzę. Mało brakuje. Pierwsze testy. Trzeba będzie śruby popierdzielać. Zaraz. No bo on musi mieć opór. Jeszcze możesz podjechać z pół metra i ten, i poprzeczki się opierdzieli. Czy śruby są. Dobra, stój! O! Zrobione ze starej listwy z tego rozrzutnika. No i będzie chodziło. Będzie trzęsło na tych żyletkach. To było dobrze. Wiadomo, nie to samo co ten ślimak, ale teraz będzie git na pewno. No i wszystkie listwy nowe. Także tamte musiałem 3 zespawać, bo zabrakło po prostu materiału. I na szybkości, żeby nie dokupować, zespawałem z 2 części 3 listwy. Tak nadstawki wyglądają, troszkę niższe widać niż wcześniejsze, ale to i tak do obornika ogólnie było na taką wysokość, a te nadstawki do kukurydzy czy do czegoś innego były włożenia.
No ale wiadomo, u nas to był opór do pełna z nadstawkami i tyle. Tutaj adapter też wczoraj wzmacnialiśmy, wspawałem kątownik. Tutaj świder z młodym działali. No i tutaj przykręciliśmy, żeby można było to później zdjąć. Cztery nowe łańcuchy, wszystkie listwy. Test był, widzieliście. Będzie chodziło. Następnym razem tu już będą zmieniane burty i podłoga. Bo tak to wszystko już jest wymienione. No i ogólnie nie ma co się do tego rozrzutnika doczepić. Jak na polski rozrzutnik Pomod Warfama, no to to jest ok. I ogólnie rzecz biorąc, żebyśmy wstawiali nowe dolne borty, to i to byłoby nowe. A to nie jest w złym stanie, bo to są nadstawki z przyczepy D47 i tak nieużywane, bo tam są wyższe burty, więc stwierdziliśmy, że tutaj będzie gitara. To też ostatnio było zmieniane, nowe. Wszystko po kolei. Te koło. Tutaj te łopatki, tutaj jeszcze muszę tylko sprężynę ogarnąć. I wszystko sprawne. Troszkę pomalowane, widzicie, tą farbą młotkową, tak jak poprzeczki, te listwy. Zeszlifowane, żeby jak już była farba, no to się pomalowało. Tak samo tutaj te boki. Zawsze coś tam trochę będzie trzymało przed rdzą i chroniło. No i także tylko jeszcze renóweczka do końca i łogień. A lambo już stoi przygotowane do prasy jak na razie. Znaczy przygotowane, podpięte, żeby sprawdzić, czy wszystko działa. No i jak na razie sterownik działa, więc taki plus. Nie wyskakuje żadne błędy. No i trzeba będzie to włączyć, tylko wałek trzeba jeszcze... No i przepraszam, jeszcze podpiąć, bo nie podpięliśmy. Wiadomo, po zimie stał, się trochę zastał. Trzeba będzie to podpiąć, sprawdzić. Tak to ogólnie wszystko chodziło do końca. Normalnie to nic się nie działo, tylko ten sterownik padł. I dlatego nie były bele robione. Więc myślę, że nie powinno nic złego się zadziać ogólnie. Już mam tutaj do roboty niedługo belki u sąsiada. No i u nas musimy skosić tą naszą trawę 2,5 hektara, bo już się wyłożyła. Także troszkę będzie roboty. No i mam nadzieję, że nic nie będzie się pierdzieliło. Oby. Także będzie już czym wyjechać w najbliższą sobotę, 11 listopada, znowu na godzinkę przejazdową. Także założyliśmy jeszcze maskę do rynówki, przykręcona z jednej, z drugiej strony. No i zbiorniczek jest tutaj, z tego względu, że te pompki, które teraz są, są trochę inne i już była kiedyś modernizacja, że zamiast tutaj ten zbiorniczek, te dwa króćce z tej strony, znaczy z tej strony i z tej wchodzić bezpośrednio w pompki, tu ktoś przerobił na wężyki. No i trochę była lipa, bo były zagięte. Ale teraz przy zmianie pompek to w ogóle nie dało się wstawić tego niżej, więc postanowiliśmy zrobić to wyżej. Tak czy, i tak to nie przeszkadza do niczego w jeździe, a będzie to przynajmniej porządnie. No może nie wygląda to super estetycznie, ale przynajmniej będzie działało i będzie to sprawnie. Będą sprawne hamulce, a nie będą się przypowietrzały, bo tutaj też był problem z tym. No i wiadomo, jak zagięty mocno wąż, to zaraz do szlak trafi coś, nie? Wiecie. Wiecie, o co chodzi. A tak, no to jak na takie lata, powiem wam, że renóweczka naprawdę śmiga elegancko, awarii nie było dużo. No i to był nasz główny koń pociągowy. No później John trochę odciążył, no i Lambo. Także przerobiła swoje, ale dalej śmiga. Teraz do rozrzutnika i lecimy. Jutro Lambo najpierw do rozsiewacza, a później do talerzówki, bo trzeba posiać nawozy pod kukurydzę właśnie, bo będziemy siali, znaczy nie my, tylko kolega Mateusz, i troszkę tamtej roboty będzie, bo 15 hektarów kukurydzy, trochę obornika trzeba wywieźć, no i najpierw nawozy, w międzyczasie obornik na inne pola, a potem talerzowanie, więc tak to jest. No i oczywiście w międzyczasie obrządki, znaczy w międzyczasie, no, obrządki, później coś. I dalej do roboty. Krowy, opasy, cielaki, pojenie, to wszystko. Trochę czasu schodzi. Na razie to tyle, także dajcie suba, łapka do góry, udostępnijcie, no i zasubskrybujcie. No i dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.